Pasja, opowiedziana przez Annę Katarzynę Emmerich. Jezus w Ogrodzicu. Było już po godzinie 9, gdy Jezus przybył z uczniami do Getsemani. Wprawdzie niebo zalane było księżycowym blaskiem, ale na ziemi panował ponury mrok. Jezus, sam coraz bardziej smutny, zaniepokoił również apostołów stwierdzeniem, że niebezpieczeństwo jest bliskie. Przy jednej z altanek ogrodu Getsemani polecił zatrzymać się 8 apostołom, mówiąc: pozostańcie tu, a ja pójdę na to miejsce, gdzie mam się modlić. Następnie, wziąwszy z sobą Piotra, Jana i Jakuba starszego, przeszedł drogę rozdzielającą oba ogrody i kilka minut podążał nieco pod górę w głąb ogrodu oliwnego. Nieopisany smutek napełniał jego serce, czuł zbliżającą się trwogę i pokusy. Spoglądając w koło, ujrzał zbliżające się ze wszystkich stron strachy i pokusy, jakby kłęby chmur pełne przerażających obrazów, straszliwych mar. Wtedy rzekł do 3 towarzyszących mu apostołów: zostańcie tu i czuwajcie ze mną, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Oni pozostali, a Jezus odszedł nieco dalej. Straszliwe mary go atakowały, że w ogromnej trwodze zboczył w lewo od miejsca, gdzie w naturalnym zagłębieniu gruntu zostawił uczniów. Była tam pod skalnym nawisem grota, głęboka na niecałe 2 metry. Zalękniony usunął się na modlitwę w głąb groty, jak ktoś szukający schronienia przed nawałnicą. Jednak przerażające obrazy szły za nim do wnętrza, przyjmując coraz wyraźniejsze kształty i nękając go coraz dotkliwiej. Niewielka jaskinia zdawała się być wypełniona ohydnym, potwornym widokiem wszystkich grzechów i pożądliwości, a także ich następstw oraz kar należnych za nie, począwszy od upadku pierwszych ludzi w raju, aż do skończenia świata. A Jezus przyjmował na siebie grzechy całego świata, będące skutkiem grzechu pierworodnego. Łaską Bożą oświecona, czułam wyraźnie, że Jezus, zgadzając się teraz na przyjęcie czekających Go mąk, ofiarował samego siebie jako zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości za winy świata. Bóstwo swoje niejako odsunął od siebie i ukrył w łonie Najświętszej Trójcy, chcąc w nieskończonej miłości ku ludziom całą grozę, cały ogrom smutku i cierpienia za nieprawości świata przyjąć głównie w swym człowieczeństwie najczystszym, najwrażliwszym, prawdziwym i niewinnym. Ogrom występków był niewyobrażalny, a wśród tego morza szkaradzieństw uwijał się szatan z piekielnym szyderstwem i z wzrastającą złością, przesuwając przed oczyma jego duszy coraz straszniejsze obrazy grzechów. Chcąc wykorzystać słabość człowieczeństwa, za każdym razem zwracał się do Jezusa, kusząc zwątpieniem: jak to? I to chcesz wziąć na siebie? I za to chcesz ponieść karę? Jakże potrafisz za to wszystko zadośćuczynić, wszystko to wynagrodzić? Wtem z nieba spłynęła ku Jezusowi wąska smuga światła, a w niej ukazał się orszak aniołów, którzy zstępowali ku niemu i upadającego pod brzemieniem smutku i trwogi pokrzepiali i umacniali. Duchowe zmagania
i krwawy pot Jezusa. Jezus upadł na twarz, rozkrzyżował ręce i pogrążył się w modlitwie do Ojca Niebieskiego. W duszy swej toczył nową walkę. Przystąpili do Niego aniołowie i w licznych widzeniach przedstawili cały ogrom mąk, jakie miał ponieść dla zadośćuczynienia za grzech. Ukazali Mu najpierw całą wspaniałość i świetność człowieka jako wizerunku Bożego przed upadkiem oraz całe Jego zeszpecenie i upodlenie po grzechu. Jezus widział źródło wszystkich grzechów w grzechu pierworodnym. Widział istotę i znaczenie wszystkich pożądliwości, a także straszny ich wpływ na władzę duszy i członki ciała. Ogarniał również istotę i znaczenie wszystkich karzących mąk, przeciwstawionych rządzom grzechowym. Cierpienie zadośćuczynienia aniołowie przedstawili mu szczegółowo, jako cierpienie ciała i duszy. Żaden język nie zdoła wyrazić lęku i boleści Jezusa na widok tego ogromu mąk odkupienia. Poznawał on nie tylko znaczenie wszystkich mąk czyniących zadość, wynagradzających stosownie do odpowiednich rządz grzechowych, lecz także znaczenie i historię wszystkich narzędzi męczeńskich oraz grzeszną zaciekłość i złość tych, którzy je wymyślili i kiedykolwiek używali. Jezus, który przyjął na siebie i odczuwał grzechy całego świata, zaczął się pocić krwawym potem. Nastało jakby chwilowe zmaganie się między miłosierdziem i sprawiedliwością Boga, a miłością składającą siebie w ofierze. Chrystus w swoim bóstwie, zjednoczonym z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym, potwierdzał na swe człowieczeństwo wyrok, o którego odwrócenie jako Chrystus człowiek tak gorąco błagał Ojca. Niebawem aniołowie opuścili Jezusa, a na Jego duszę spadła kolejna nawała strasznej trwogi i boleści. Jezus na Górze Oliwnej jako prawdziwy człowiek dobrowolnie poddał się pokusie ludzkiej od razy do cierpień i śmierci. A oto teraz jawiły się przed Nim wszelkie cierpienia, walki, zniewagi i rany, jakie miał znieść przyszły Kościół. Jego oblubienica, odkupiona ceną Najświętszej krwi. Musiał patrzeć na najboleśniejszą dla Niego niewdzięczność ludzką. Przed duszą Jezusa stanęły jak żywe wszystkie przyszłe cierpienia Jego apostołów, uczniów i przyjaciół. Widział herezje i schizmy powstałe przez pychę i nieposłuszeństwo. Widział obojętność, przewrotność, zepsucie i złość mnóstwa chrześcijan, różne rodzaje kłamstwa i oszukańczych wykrętów dumnych nauczycieli oraz wszystkie świętokradztwa niegodnych kapłanów i straszne tego następstwa. Widział spustoszenia w Królestwie Bożym na ziemi, w żywej świątyni niewdzięcznej ludzkości, którą wśród mąk niewysłowionych podjął się odkupić i umocnić własną krwią i swoim obdarzyć życiem. Przed duszą udręczonego Jezusa przesuwały się niezliczone obrazy zgorszeń i występków wszystkich wieków. Widział tłumy ludzi, którzy w swej pysze unikają Jego zbawczych ramion wyciągniętych ku Nim. Wreszcie dostrzegł mnóstwo takich, którzy nie śmieli jawnie zaprzeć się Go, ale małodusznie, niewiernie i tchórzliwie omijali Kościół, odłączając się od Jego poranionej oblubienicy, a zamiast jej bronić, szli za złoczyńcami. Błądzili,
a nie chcieli wejść przez ciasną bramę, by nie zginać karku. Wyciągali ręce ku mgławicom, szli za błędnymi ognikami, ginęli i marli z duchowego głodu. Tymczasem potworne wizje niewdzięczności ludzi, których winę Jezus przyjął na siebie i za których ofiarował się ponieść karę, napływały coraz gwałtowniej ku Niemu. Kilkakrotnie wołał: Ojcze, czy możliwym jest cierpieć dla tych wszystkich niewdzięcznych? Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Wśród obrazów nadużyć boskiego miłosierdzia wciąż uwijał się szatan w rozmaitych, obrzydliwych postaciach, stanowiących jakby znamiona różnych rodzajów grzechu, wyobrażających rozkład, ohydę, przerażenie, opór, grzech, słowem kształty diabelskie. Wszystkie te widma popychały, napędzały, uwodziły, dusiły i rozrywały wobec Jezusa całe tłumy ludzi, dla których odkupienia Jezus wstępował na drogę gorzkiej śmierci krzyżowej. Na koniec szatan pojawił się w postaci węża, w koronie na głowie. Otaczały go tłumy ludzi, wszystkich czasów i pokoleń, niby zbrojne zastępy różnego wieku, stanu i płci. Uzbrojeni byli w oręż wszelkiego rodzaju i najrozmaitsze narzędzia tortur. Chwilami bili się między sobą, to znów z podwójną wściekłością rzucali się wspólnie na Jezusa, na wyścigi, szydząc, przeklinając, plując, wylewając różne plugastwa, miotając pociski, szarpiąc, przebijając go i tnąc. Wśród nich miotał się wąż szatan, podjudzał przeciw Jezusowi i powalając ich całe masy, szarpał i pochłaniał je. Nie masz chwili, w której by nasz Pan więcej nie ucierpiał, jak w czasie konania swego w ogrodzie oliwnym. Boleść Jego tak była wielką, iż dla wyrażenia jej ogromu rzekł do apostołów: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Na pamiątkę więc tego okrutnego konania wiele osób przepędza na modlitwie wszystkie czwartki roku od 11 do 12 w nocy w celu podzielenia i wielbienia cierpień Zbawiciela i dla powstrzymania gniewu Bożego naszymi wywołanego grzechami. Osoby odprawujące to nabożeństwo o godzinie zmiankowanej doskonalej wnikają w zamiary naszego Pana, błogosławionej siostrze Małgorzacie Marii Alacoque objawione. Można jednak we czwartek daleko wcześniej odprawić godzinę świętą, mianowicie po południu, jak kapłani odmawiają jucznię na dzień następny, czyli jak słońce bliżej jest zachodu niż południa, co wypada w lecie po godzinie czwartej, w zimie po drugiej. Za odprawianie godziny tej zyskuje się odpust zupełny. Sposób odprawiania godziny świętej. Pójdź w duchu za Panem Jezusem do ogrodu oliwnego. Pomyśl, iż skutkiem łaski szczególnej pozwala Ci być świadkiem boleści serca swego. Przypuszcza,
do uczestnictwa w gorącej modlitwie swojej. O Jezu mój, wzywasz mnie, abym był świadkiem konania Twego i nieskończonej serca Twego dla grzeszników miłości. Idę za Tobą z pośpiechem. Rozkazujesz mi, abym czuwał i modlił się z Tobą przez tę godzinę. Pragnę sercem całym uczynić zadość Twej woli. Lecz niestety, znasz słabość moją. Wesprzyj mnie, bo inaczej nikczemniejszym się nad apostołów okażę, którym wyrzucałeś, iż jednej z Tobą nie mogli wytrzymać godziny. O duszo moja, nie traćmy ani jednej chwilki z tak drogiej godziny. Wniknij w głąb serca Jezusowego i wraz z Nim oddaj pokłon przedwiecznemu Ojcu. Przybywam, o wieczny, nieskończenie sprawiedliwy i święty Boże. Przybywam oddać Ci pokłon wraz z Synem Twoim, wyniszczyć się aż do głębi nicestwa mego przed straszliwym majestatem i nieskończoną wielkością Twoją. Ofiaruję Ci konanie i boleści serca Jezusowego na zadośćuczynienie sprawiedliwości Twojej, na obżałowanie grzechów moich i grzechów ludzi wszystkich, aby zaś modlitwa moja przyjemniejszą Ci była, łączę ją z modlitwą Najsłodszego Jezusa, którą w ogrodzie oliwnym odprawiał. Rozważanie boleści Jezusowego serca w czasie Jego konania. Aby utworzyć sobie wyobrażenie boleści, jakiej Pan Jezus doświadczył w ogrodzie oliwnym, potrzeba by pojąć wielkość Jego miłości. On nieskończenie kocha Ojca swojego, a widzi, w jaki sposób nieskończony ten najdoskonalszy przedmiot miłości Jego obrażonym jest przez niewdzięczne stworzenie. Kocha aż do zbytku ludzi, a widzi, jak pełni zbrodni przeznaczonymi są na ogień wieczny. Och, cóż to za widok dla najtkliwszego ze wszystkich serc. Lecz cóż mu miłość Jego doradza? Oto, aby wynagrodził zniewagi wyrządzone Ojcu, aby wyzwolił ludzi od kary, na jaką zasłużyli, przyjmuje na siebie całą odpłatę surowej sprawiedliwości Bożej. Ojcze mój, wszyscy społem ludzie nie są w stanie zadośćuczynić sprawiedliwości Twojej. Ofiary, jakie by Ci złożyć mogli, nie są godne Ciebie. Oto ja, godna Ciebie ofiara. Uderz we mnie, Wszechmocny Boże, a sprawiedliwość znieważona zaspokojoną i grzech człowieka zgładzonym zostanie. Ojciec, przyjmuje gotowość swojego Syna, zwala na Niego nieprawość wszystkich ludzi. I od owej chwili już w Nim nie upatruje jedynego przedmiotu upodobania swego,
lecz raczej spogląda nań jako na ofiarę przytłoczoną grzechami świata całego. Jezus Chrystus czuje się jakby obleczony w przestępstwa nasze. Och, cóż to za okropność, co za odrażający kielich dla świętego świętych. I czyliż On go wychyli? Skoro tylko zbliża doń usta swoje, dotkliwa boleść opanowywa duszę jego, wpada w głęboki smutek, bojaźń i omdlenie przyciskają go, trwoga go przejmuje. Ojcze, woła, niech odejdzie ode mnie ten kielich. Wszakże Pan Jezus poddaje się, boleść jego się wzmaga, pragnie podzielić ją z trzema postałami swymi. Dusza moja mówi do nich, smutna jest aż do śmierci. Czujcie więc i módlcie się ze mną. Ci, pogrążeni w nikczemnym uśpieniu, nie słyszą go wcale. Pan Jezus odchodzi od nich i modli się znowu, lecz smutek głęboki zawsze mu towarzyszy. Powraca do apostołów, też sama nieczułość. Udaje się do Ojca, toż samo opuszczenie. Och, wtedy pogłębia się całkowicie w bezdennej przepaści cierpienia. Miłość Jego jednoczy się z surowością Ojca dla ukarania grzechów, które przyjął na siebie. Chce On ponieść w sercu swoim boleści tysiąckroć dotkliwsze nad to, jakie mu przysposabiają jego mordercy. W tym celu pozwala umysłowi swemu przedstawić sobie z najdokładniejszą wiernością wszystkie przyczyny i okoliczności zbliżającej się męki i śmierci. A wtedy ileż okropności oczom się jego odsłania. Spostrzega wszystkie moce piekielne sprzysiężone przeciwko niemu. Wszystkie pioruny sprawiedliwości boskiej gotowe spaść na głowę jego i wszystkich grzeszników uzbrojonych przeciw najświętszej jego osobie. Widzi spoczywające na sobie wszystkie występki, wszystkie świata całego zbrodnie. Widzi się zdradzonym przez jednego z apostołów, wypartym przez drugiego, opuszczonym przez wszystkich. Słyszy obelgi, bluźnierstwa na siebie miotane. Liczy policzki i razy, jakimi twarz jego boska i przenajświętsze ciało ramionami być mają. Widzi łańcuchy, bicze, ciernie, gwoździe i krzyż, co dla niego sposobią. Widzi. A to właśnie najboleśniej serce jego rozdziera. Widzi, jak śmierć jego nieużyteczną będzie dla większej dusz liczby. Jak krew jego nogami deptaną, jego tajemnice święte zelżone, jak sakramenta święte znieważane być mają. Widzi Kościół swój, zobolały i zbezczeszczony zgorszeniami własnych dzieci swoich.
widział i mnie także w pośród katów swoich. Liczył przestępstwa moje i zbrodnie niestety. Ileż widok ten goryczy boleścią jego przymnożył. Nareszcie widzi wszystkich prawie ludzi gardzących miłością jego, odrzucających dobrodziejstwo odkupu i szalenie pospieszających ku wiecznej zgubie. Ach, więc ja na próżno się poświęcam, zawołał w niewymownej boleści Majestat Boży, którym tak nieskończoną wielością upokorzeń uwielbić pragnę, znieważanym i nadal będzie grzech, którym tyloma okupuję łzami, odrodzi się znowu, a ludzie, których wszystką krwią moją wyswobodzić pragnę, jeszcze ginąć będą. Niestety, jeśli łzy moje nie ugaszą piekielnych płomieni, to je bardziej trawiącymi uczynią. Jeśli krew moja nie oczyści ludzi, to wołać będzie o pomstę i zdwoi gniew Ojca mego przeciwko występnym. Pogłębia się w tak smutnych myślach, wydaje przenikliwe westchnienia. Niekiedy łzy jego płyną, niekiedy się zatrzymują. Boleść, zdaje się, wysuszyła ich źródło. Już tylko słowa przerywane słabym i umierającym głosem słyszeć się dają. Ojcze mój, ach, wzrusz się na widok boleści Twojego Syna. Oddal ode mnie ten kielich. O Boski Jezu, jeśli Ty nie wychylisz kielicha, jaki Ci Ojciec podaje, nam go spełnić wypadnie. A potrafimyż znieść gorycz jego? Zatem zginąć będziemy musieli. Zbyt drodzy jesteśmy Jezusowemu sercu, by nas pod ciosami sprawiedliwości Bożej zostawić miało. Serce to nazbyt jest poddanym, by dłużej woli Ojca opierać się mogło. Miłość Jego dla nas zwycięstwo nad wstrętami natury odnosi. Bóg znieważony, ludzie ginący, i czyliż potrzeba więcej nad to, by go zniewolić do przyjęcia kielicha podanego mu ręką sprawiedliwości boskiej? Ojcze, pomścij się na Synu Twoim, na Nim grzechowi przynależne spełnij karanie. Nie moja, ale Twoja niechaj się stanie wola. Niestety, cierpienia wraz z posłuszeństwem, a miłością Jego dla nas wzrastają. Oczy Jego zawierają się, twarz bielmo śmierci pokrywa. Dusza na wargach się błąka, wpada w konanie. Och, jak bolesne konanie! Krew Jego wszystka u serca zebrana życie mu odbierze. Lecz nie, miłość nad wszystko mocniejsza cudem je zatrzymuje, by więcej jeszcze mógł cierpieć, by na krzyżu dokonał ofiary swojej.
krew Najświętsza, miłością gwałtownie otwarta, otwiera sobie ujście. Oblicze Jego zupełnie nią zroszone, ręce Jego, nogi i całe Przenajświętsze ciało nią zapocone, ziemia nawet nią upojona. W tym stanie wyczerpienia i boleści Pan Jezus podwaja żarliwość, przedłuża swoją modlitwę. O Boże mój, o potężny świata całego monarcho, widząc sądy Twoje wykonane na osobie jedynego Syna Twego, który nie obraził Cię nigdy, któż nie zadrży od bojaźni strasznej sprawiedliwości Twojej? Lecz znowu, gdy spocznę wzrokiem na Twym Synu Najmilszym, umęczonym dla mnie, bojaźń ma ustępuje miejsca najsłodszej nadziei, bowiem spostrzegam w nim pewny zakład miłosierdzia Twego. O Jezu, Tyś jedyną ucieczką naszą, Tyś naszym Wybawicielem. Ręce Twoje przebite, Twoje zranione serce, wszystka krew Twoja wylana, wymownym powiadają mi głosem, żeś mnie zanadto umiłował, byś zguby mojej mógł żądać. W Tobie nadzieję pokładam, a zawstydzonym nie będę. Tobie ufam, a zbawienia dostąpię. O Jezu, los mój w Twoim spoczywa ręku, w Twoim sercu. O, czyliż może być bezpieczniejszym? Mój Bóg, sam Odkupicielem moim stać się raczył, i to jaką ceną. Ach, niechże już Izrael ufa Panu, bo jeśli Bóg wydał nam Syna swojego z nieskończonej ku nam miłości, czegóż już, jakiegoż dobra odmówić nam by potrafił? Duszo moja, zmierz przepaść miłości Pana Jezusa dla Ciebie przepaścią boleści, w jakiej Go widzisz. O miłości, tak wiele nad sercem Boga dokazać możesz. A czemuż tak bezsilną jesteś względem serc nędznych grzeszników? Potrafiłeś przywieść Syna Bożego do wylewania łez krwawych. Czemuż, ach czemuż jednej łezki pokutnej oczom moim, ani jednego westchnienia mojemu sercu wydrzeć nie jesteś w stanie? O Zbawicielu najsłodszy, jakże potężna miłość Twoja, ona Cię wyprowadza na spotkanie katów. Ona Cię na śmierć wiedzie. Jakże cudownie czynem dowodzisz tego, coś dawniej wyrzekł. Ogień przyszedłem miotać na ziemię i pragnę, by ogarnął serca wszystkie. O serce Jezusa, wypuść na mnie te boskie płomienie. Niechaj nimi strawionym zostanę. O ogniu, który zawsze płoniesz, a nigdy nie gaśniesz, o Boże mój miłości, rozpal serce moje, zniszcz je, daj, niech cały w miłości się zamienię.
I któż to pojmie? Wszechmocny słabym się staje. Niecierpiętliwy cierpi. Majestat Boży naszą osłania się nędzą. Przedwieczny śmierci ulega. Samo życie w grobie się grzebie. O zbytku miłosierdzia, o nadmiarze miłości dla mnie, to dla mnie, o Boże mój, tak niesłychane wykonywasz cuda. I czyliż zapomniałeś, o Panie, czym to ja jestem? Czyliż bowiem na jedno Twoje zasługuję wejrzenie? O niebiosa, niech was ogarnie zdumienie na widok miłosierdzia takiego i miłości takiej. Jak to Stworzyciel umiera dla swego stworzenia, Pan dla niewolnika, Bóg dla mnie. Duszo moja, zrozum, jeżeli możesz, zlanie się w jedność tych dwóch ostateczności. Bóg w niebie, najgłębszą czcią przez błogosławione zastępy wielbiony, a przez grzeszników znieważany na ziemi. Bóg w niebie, spoczywający na niedostępnym tronie nieskończonej wielkości swojej, a na ziemi przybity do krzyża. W niebie upojony potokiem radości, tu we krwi tonący. Gdy Bóg jednym słowem swoim wszechświat wyprowadza z niecestwa, gdy słońce w jego powstrzymuje biegu, gdy ucisza nawałnicy lub wskrzesza zmarłych, ja się temu nie dziwię. Jest bowiem wszechmocnym i niepotędze jego nic oprzeć się nie może. Lecz upokorzeń, wyniszczenia, cierpień, konania i śmierci Boga dla miłości upadłego stworzenia nigdy pojąć nie zdołam. O Panie, jakże nieprzeniknione działanie Twoje. Nie masz języka, co by je zgłębił. Nie masz serca, co by je objęło. Milczeniem tylko wielbić je możemy. Lecz duszo moja, nie poprzestańmy na samym tylko podziwieniu. Posłuchajmy głosu przedwiecznego Ojca, który, wskazując na swojego Syna, tak do nas przemawia. Patrz, a czyń podług boskiego wzoru, jaki masz przed oczyma. O Panie Jezu, w najgłębszej ponurzonej boleści z powodu mych grzechów, poświęcający życie swoje chwale przedwiecznego Ojca, przedstawiasz mi w sobie wzór najznioślejszy cnót wszystkich. O, jak byłbym występnym, gdybym nie dołożył wszelkich starań do naśladowania Ciebie. Pragnę, ach, pragnę wstępować w ślady Twoje. I ten będzie owoc obecnego rozważania boleści Twoich. Pragnę przykładem Twoim wykonywać wolę Boga, kosztem mej woli trwać na modlitwie, pomimo niesnasków i oschłości.
z uczuciem całować uderzającą mię rękę Twoją, błogosławić się wśród prac i cierpień, walczyć z wszelkim przylgnięciem, które by Ci się we mnie nie podobać mogło. Zwyciężać siebie, opierać się buntowniczym poruszeniom przyrody, przekładać upokorzenia nad zaszczyty, pokutę nad wygody życia i cierpienia, nad szalone świata tego rozkosze. Spraw, Panie, abym, zapatrując się na Ciebie, nauczył się czcić Ojca Twego, jak On czczonym być winien, abym nauczył się nienawidzieć grzechu i tenże w sobie wyniszczać i karać. O boski mój wzorze, daj, niech Cię wiernie naśladuję. Nabyłeś mnie za bardzo wysoką cenę. Słuszna więc, abym zupełnie należał do Ciebie. I to właśnie najpożądańszym serca mego upragnieniem. Wnijdź, mój boski Jezu, wnijdź do biednego serca mego, ono otwartym dla Ciebie. Ono Ciebie pragnie. Pospieszaj, bo słabnieje, przyjmij je, bo się Tobie oddaje, z Tobą się jednoczy. Ustal niestateczność Jego. Wesprzyj słabość, niech Cię miłuje, niech Ci odtąd wiernym na zawsze będzie. Niech się przed Tobą w każdej boleści wynurza. Niechaj podwaja swoje wołania, gdy głuchym na głos Jego zdawać się będziesz. Niech wzdycha, niechaj pomnaża swe jęki, by przybyć nie omieszkać. Niechaj łzy leje, gdy się przed Jego ukryjesz wzrokiem. Niechaj omdlewa, gdy się ukażesz. Niech umiera z radości, gdy je wysłuchasz. O najtkliwszy serca mego przyjacielu, nie oddalaj się więcej ode mnie. Ja bowiem dla Ciebie tylko żyć pragnę. Pragnę, abyś tak samowładnym serca mojego był Panem, iż by wszystkie Jego uczucia, wszystkie pragnienia Jego stanowiły tyleż aktów miłości, wdzięczności i poddania się woli Twej świętej. O serce Jezusa mojego, kochaj, pragnij za mnie, spraw, abym od tej chwili nie miał innej woli prócz Twojej, bym nie miłował tylko Ciebie, w Tobie i dla Ciebie, bym pragnął jedynie Twego upodobania się Tobie. Twemu świętemu prawu poddaję wszystkie skłonności moje, ubóstwu Twemu wszystko, cokolwiek na ziemi posiadać mogę, Twemu więzieniu wolność moją, moją sławę, upokorzeniom Twoim, a wszystkie rozkosze i przyjemności krzyżowi Twemu. Niech nie żyję ja, ale raczej Ty żyj we mnie. Serce Twoje niech będzie odpocznieniem moim. W nim oddać pragnę ostatnie me tchnienie. O Panie Jezu, Tyś tak bardzo ukochał ludzi,
a oni samą tylko względem Ciebie oznaczają się obojętnością. Tyleś im łask użyczył, a same tylko zniewagi odbierasz od nich. Pozwoliłeś nam urodzić się na łonie Kościoła Twego. A ten Kościół, ta droga serca Twojego oblubienica, przez własne swoje prześladowaną jest syny. Zostawiłeś nam serce swoje w Przenajświętszej Eucharystii. A serce to coraz to dotkliwszymi ranami jest ranione jak pociskami. Jakże mało między nami wiary, jak mało prawdziwej pobożności, jak ostygła miłość, jak skażone obyczaje nasze. O Jezu wzgardzony, o Jezu znieważony, o Jezu zaniedbany i zapomniany, serce moje w boleści tonie, dusza moja aż do śmierci smutna. Ach, czemuż nie mogę, jakim rodzajem upokorzenia i wyniszczenia nagrodzić tyle grzechów, tyle niewdzięczności i świętokradztwa? Czemuż na chwilę sercem ludzi wszystkich zawładnąć nie mogę? Ofiarowałbym Ci je wszystkie na odpłatę za tyle niegodziwości. Czemuż, Boże mój, nie mogę oblać łzami moimi tylu miejsc, na których imię Twe święte, Twój krzyż, Twoje święte tajemnice i Twoje serce boskie tak ohydnie znieważonymi zostały? Przyjmij, boski Zbawicielu, przynajmniej szczere pragnienie, z jakim radbym poświęcić się zupełnie na złagodzenie tak czarnej niewdzięczności. A w chwili, w której mi pozwalasz wylać me serce przed Tobą, w której zdaje mi się, iż mogę wszystko otrzymać od Ciebie, w chwili tej błogosławionej, o Jezu, usłysz wołanie moje, wysłuchaj mą prośbę. Spraw, o boski pośredniku, aby imię Twe po całym błogosławione było świecie, aby wszyscy ludzie poznali i ukochali Twe przenajświętsze serce, aby Kościół Twój święty szerzył się i ustalał swe panowanie po całej ziemi, abyśmy wszyscy od Ciebie od wieków umiłowani i krwią Twą odkupieni kochali się wzajem jako bracia, a w zgodzie i jedności podążali do Ciebie, o Ojcze nasz i Boże. Abyśmy wszyscy osiągnęli Cię na wieki. Wzbudź w tym celu, o najsłodszy dusz naszych oblubieńcze, wzbudź gorliwych pracowników do winnicy Twojej, którzy by wzorem anioła apokaliptycznego przebiegającego niebiosa z Ewangelią w ręku dla głoszenia jej mieszkańcom ziemi i wołającego: bójcie się Pana i oddawajcie Mu cześć przynależną, roznieśli znajomość imienia Twego po całym świecie i miłość Twoją w serca wszystkich wszczepili. Wzbudź, o Panie, dusze ciche i miłujące,
co by pokutą, łzami i ofiarą wynagradzały zniewagi wyrządzone ci kiedykolwiek przez niebacznych i występnych braci, które by z łona tego sprowadzały na ziemię błogosławieństwo, spokój i szczęście prawdziwe, bo miłość Twoją, bo miłość bratnią. O Panie Jezu, zbaw nas wszystkich, zbaw nas wszystkich dla onej miłości, która serce Twe boskie strawiła. O Maryjo, myśmy dziećmi Twoimi, okaż się matką naszą. Pojednaj nas z Synem Twoim, wybłagaj wstęp do Jego serca. Błogosławieni aniołowie, strażnicy świata tego, święci patronowie, pospieszcie na nasz ratunek. Zachowajcie nas od zguby. Błagajcie Pana, aby przez wzgląd na serce swojego Syna uczynił nam miłosierdzie, przywrócił niewdzięcznym łaskę swą i miłość. Na dokończenie. Dziękuję Ci, o miłości moja, Boże mój, i wszystko, żeś mię cierpieć raczył w przenajświętszej obecności swojej pozwolił. Przepraszam Cię z głębi serca za wszystkie roztargnienia, jakich się dopuściłem, o Jezu, Baranku Boży, najłaskawszy i najlitościwszy. Zapłać za ubogiego więźnia swego bogactwami serca Twego Najświętszego i zmiłuj się nade mną. Amen. Niech będzie znane, wielbione i kochane Najświętsze serce Zbawiciela, teraz i przez nieskończone wieki wieków. Amen. Pojmanie Jezusa. Gdy Jezus z trzema apostołami wyszedł na drogę między obydwoma ogrodami, Getsemani i Oliwnym, w odległości mniej więcej 20 kroków pojawili się żołnierze z Judaszem. Jezus przybliżył się do zbrojnej zgrai i zapytał donośnie: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. Zaledwie wyrzekł te słowa, jak oni gwałtownie porażeni cofnęli się i upadli na ziemię. Judasza stojącego w pobliżu zmieszało to jeszcze bardziej, a gdy chciał zbliżyć się do Jezusa, Pan podniósł rękę i rzekł: przyjacielu, po coś przyszedł? W międzyczasie zbrojni strażnicy podnieśli się z ziemi i, oczekując umówionego znaku zdrajcy, pocałunku, zbliżyli się do Jezusa i apostołów. Piotr i inni uczniowie obstąpili Judasza, nazywając go złodziejem i zdrajcą. On zaś nadal szukał kłamliwych wykrętów, ale nadaremnie, gdyż ludzie z oddziału, biorąc go w obronę przed apostołami, dali tym samym świadectwo przeciw niemu. Jezus powtórnie ich zapytał: kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Na słowa ja jestem zbrojni pachołkowie upadli powtórnie na ziemię, dziwnie pokręceni, jak w ataku epilepsji. A tymczasem apostołowie znów otoczyli Judasza, wyrażając mu swe najwyższe oburzenie. Jezus zaś rzekł do leżących: wstańcie. Wstali zaraz pełni przerażenia, a oswobodziwszy Judasza z kręgu apostołów, groźnie zażądali od niego, by dał im wreszcie umówiony znak. Mieli bowiem surowy nakaz pojmać tylko tego, kogo on pocałuje.
Judasz więc przystąpił do Jezusa, mówiąc: bądź pozdrowiony, mistrzu. I pocałował go. Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. W tej chwili jednak otoczyła go zbrojna straż i został pochwycony przez siepaczy.